Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego kanału Did I Look at Cars. Dzisiaj zaprezentuję Wam z bliska nową Toyotę Corollę. Na samym początku chciałbym bardzo podziękować salonowi Toyoty w Kielcach przy ulicy Radomskiej 168 za użyczenie mi samochodu do testu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Toyoty Corolli oraz innych modeli na stronie toyota-romanowski.pl. Zapraszam również bezpośrednio do salonu, gdzie najlepiej zaznajomią się Państwo z ofertą konkretnych modeli. Ponadto przy ulicy Radomskiej 168 mają Państwo możliwość skorzystania z serwisu Toyoty. Znajduje się tutaj serwis mechaniczny oraz blecharsko-lakierniczy. Tak więc zaczynajmy. W tym odcinku ukażę Wam wygląd zewnętrzny, wewnętrzny oraz dane techniczne nowej Toyoty Corolli. Ten samochód wyposażony jest w standardzie Prestige. Od razu przetestujemy system inteligentnego kluczyka. Kluczyk spokojnie sobie leży na dnie mojej kieszeni. Aby otworzyć samochód, pociągamy zwyczajnie za klamkę, aby zamknąć. Przejeżdżamy dłonią po zewnętrznej stronie klamki. Karoseria samochodu w kolorze białym bardzo fajnie komponuje się z ciemną tapicerką. Tapicerka materiałowa, wiele możliwości ustawień foteli. Samochód uruchamiamy również bez użycia kluczyka. Robimy to przyciskiem start. Włączamy światła mijania, lampy przeciwmgielne, światła awaryjne. Zarówno szyby przednie, jak i tylne są oczywiście regulowane elektrycznie. Światła do jazdy dziennej typu LED, reflektory halogenowe oraz lampy przeciwmgielne. Szesnastocalowe felgi aluminiowe. Kierunkowskazy w składanych lusterkach. Są one elektrycznie regulowane oraz mają funkcję podgrzewania. Teraz może powiemy sobie nieco o wymiarach nowej Corolli. No więc tak, jej długość to 4620 mm. Szerokość to 1775 mm, natomiast wysokość Corolli to 1465 mm. To 1300 kg jest to masa własna nowej Corolli. Nowa Corolla bardzo elegancko prezentuje się z zewnątrz, a teraz przejdźmy do wnętrza samochodu. Przyciski regulacji lusterek oraz ich składania. Przycisk czujników parkowania oraz ESP. Blokada drzwi oraz okien. Skórzana kierownica, oczywiście wyposażona we wspomaganie, regulowana jest w pionie i w poziomie. Dodatkowo posiada przyciski do sterowania systemem audio oraz telefonem. Samochód wyposażony jest również w tempomat.
System multimedialny Toyota Touch 2 to oczywiście dotykowy wyświetlacz, radio CD MP3, zestaw głośno mówiący Bluetooth z funkcją odczytywania SMS-ów, Bluetooth Audio. Mamy również ciekawą funkcję MirrorLink, która pozwala nam na podgląd na ekranie obrazu z telefonu. Mamy do dyspozycji 4 głośniki z przodu i 2 z tyłu. Komputer pokładowy z rejestrem danych, czyli chwilowe i średnie spalanie, zasięg, średnia prędkość, bieżący czas podróży. Jest również możliwość zainstalowania nawigacji satelitarnej. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Fajny zamykany mały schowek, gniazdko, podgrzewanie foteli przednich, port USB oraz auxin. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Wrzucamy wsteczny i automatycznie włącza nam się kamera cofania. Dodatkowo Corolla wyposażona jest w system automatycznego parkowania SIPA z czujnikami z przodu i z tyłu, a przycisk odpowiedzialny właśnie za te czujniki znajduje się tutaj. Miejsce na napoje. Przesuwany podłokietnik przedni z dwoma schowkami. Duży pojemny schowek. W tym momencie może przejdę do aspektu bezpieczeństwa. Nowa Corolla jest wyposażona m.in. w system monitorowania ciśnienia w oponach. Dodatkowo jeszcze są przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, no i oczywiście wyłącznik poduszki pasażera. Lusterko elektrochromatyczne. Corolla wyposażona jest również w czujnik deszczu. Schowek na okulary. Miłe pożegnanie na koniec podróży. No ale teraz zobaczmy, jak podróżować będą pasażerowie tylnych siedzeń w nowej Toyocie Corolli. Bardzo fajne, eleganckie wnętrze, również z tyłu. Schowki. No i jak widać, pasażerowie tylnych siedzeń mają sporo miejsca. Podłokietnik tylny z miejscem na napoje. Teraz pójdziemy sprawdzić, jak wygląda bagażnik w limuzynie Toyoty. Można go otworzyć na trzy sposoby: z drzwi bagażnika, z kluczyka, a także na miejscu kierowcy. Całkiem spory bagażnik, jego pojemność to 452 litry.
pakiet naprawczy oraz dojazdowe koło zapasowe. Tylna kanapa oczywiście jest składana, jest dzielona w stosunku 60 do 40. Pasy bezpieczeństwa oczywiście można stąd usunąć, no ale z tego względu, że ja robię wszystko jedną ręką, to nie będę się w to bawił, ponieważ zajęłoby mi to zbyt dużo czasu. Teraz otworzymy bagażnik trochę w inny sposób. Ktoś powie, no ale po co bawić się w takie drobiazgi? No, ja właśnie w swoich filmach pokazuję takie małe drobiazgi, takie smaczki. Oczywiście po złożeniu tylnej kanapy powstaje nam dodatkowa przestrzeń do wykorzystania. Teraz otworzymy sobie zbiornik paliwa i powiemy nieco o spalaniu. Więc producent podaje jako średnie spalanie w cyklu mieszanym 6 litrów na setkę. Mi się udało osiągnąć wynik około 7 litrów na 100 km, także niedużo więcej od tego podanego przez producenta. Wydaje mi się, że i tak całkiem nieźle. No teraz otworzymy sobie maskę, odpalimy silnik i obejrzymy, usłyszymy, co napędza nową Corollę. Ten konkretny model wyposażony jest w jednostkę benzynową o pojemności 1,6 o mocy maksymalnej 132 koni. Ta moc pozwala Corolli przy manualnej skrzyni biegów rozpędzić się do setki w ciągu 10 sekund oraz osiągnąć prędkość maksymalną 200 km na godzinę. Tak więc doszliśmy już do końca odcinka z Toyotą Corollą w roli głównej. Serdecznie zapraszam do komentowania, do subowania mojego kanału. Zapraszam również do odwiedzenia mojego Facebooka. Zapraszam także na stronę toyota-romanowski.pl. Ja się z Wami żegnam. Na koniec oczywiście jak zwykle zapraszam Was na pokazowy przejazd, pracę silnika, no i kilka zdjęć. Trzymajcie się, na razie.